Cześć, siemanko, Woron Kolarzyna, witam Was z tej strony. Dzisiaj sobie, jak widzicie w opisie filmu, sprawdzimy, jak układa nam się oponka 25. To mamy w tej chwili. I jak ułoży nam się ta sama opona, tylko 32. Także tutaj sobie możemy zobaczyć, jak ona ładnie sobie siedzi. Zaraz Wam wrzucę, jaki jest profil felgi. Szerokość felgi to na pewno 19, a w najszerszym tutaj punkcie, jak dobrze pamiętam, 30 mm, czyli ta oponka 25 pięknie nam się chowa między tymi bokami obręczy. Także jest bardzo aerodynamiczna. Także za chwilę założymy sobie tutaj 32 i porównamy sobie za chwilę. No i zmierzymy sobie, ile to będzie miało szerokości. Co nam tu wyszło? 26. No, światło rewelacyjne. Ale widać. No i dobra, mamy to. Jestem mile zaskoczony, bo jak Wam już mówiłem i widzieliście profil obręczy, nie wiem, czy uda mi się to pokazać, ale było 31 mm. I teraz zobaczcie. Przyukładamy sobie suwmiarkę. I co nam tu wychodzi? 31 mm. Teraz może, nie wiem, czy mi się to uda pokazać, ale praktycznie równo mamy z profilem. Czyli teoretycznie teraz ta obręcz z oponą powinna być jeszcze bardziej aerodynamiczna. Bo jest równiutko. Wiadomo, jak się trochę stanie na nią, to będzie kit. Taki bonusik wrzucę Wam, różnicę między 25 a 28. Dzięki, trzymajcie się. Hej! Nie wiem, czy uda mi się uchwycić. Uda się. Zobaczcie, tu mamy 25. Mamy równo z rantem, nawet pod, czyli idealnie te 95%. A tu zobaczcie, 28, jak pięknie siadła. Ach, nie jedź. Praktycznie też idealnie z kantem. Zewnętrzny wymiar championów 45 to jest 30 mm, więc jak tu jest 28. Siedzi idealnie. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.